Cześć kochani, dzisiaj mam dla was zupełnie nową grę od Raw Fury studia, które widzicie właśnie tutaj się wyświetla. Jest to świeża gra, nazywa się Norco i wiem tylko tyle, że jest usytuowana w Luizjanie, czyli jakby w Stanach, w miejscu, gdzie jest Nowy Orlean, między innymi także French Quarter, voodoo, duchy, tego rodzaju rzeczy. Dużo ciemnoskórych, co też przynosi wiele kultury pod tytułem muzyki, sztuki i tak dalej. Także no ciekawa jestem bardzo, co nam tutaj zafunduje ta gra i to studio deweloperskie, które zresztą bardzo lubię. No i cóż, zabieramy się do roboty. Jest to kolejna gra z typu pixel art, więc już coś czuję, że będzie nam się podobać. Mam przynajmniej taką nadzieję. Dostosuję tutaj sobie kamerę i wszystko, żeby widzieć. Shield hid the stars behind halogen and flame projected onto the sky every night. Czyli tak jakby tarcza ukryła gwiazdy za halogenem i płomień, ogień odbijał się w niebie każdej nocy. Okej, nigdy nie było tutaj ciszy, zawsze jakiś głos się powtarzał. To była ta rafineria, która po prostu wydalała z siebie tego rodzaju szumienie, tak to nazwijmy, czy westchnienie. I teraz mam dwie opcje. Nie mogłem nigdy spać, było tak głośno. Nadal nie mogę spać bez tego dźwięku. No to może nie mogę spać bez tego dźwięku, jeżeli ta osoba była jakaś związana tutaj bardzo z tą okolicą. In your dreams, the towers were grand cathedrals, places of worship. Swamps hid behind the mirrors like spies. A w twoich snach wieże były wielkimi katedrami, miejscami do błogosławienia, do chwalenia, do wysławiania. Bagna były ukryte za lustrami jak szpiecy. Ciekawe. Birds transformed into radiant spheres and trees above the highway blight. Aha, czyli ptaki jakby przypominały bardziej świecące się kule, kręgi. Aha, okej. Co tam jeszcze? Spend your adolescence sleepwalking between little devastating rituals. Blake pleaded, you decided to leave. Aha, czyli młodzieńcze lata spędziłeś sleepwalking, to będzie lunatykując, pomiędzy małymi rytuałami jakiegoś rodzaju, które były dewastujące dla ciebie. Mimo tego, że Blake prosił, zdecydowałeś się odejść. Aha, czyli tak, wiedziałam, że on się z tym pogodzi, albo nie obchodziło mnie to. Weźmy bardziej taką emocjonalną opcję. Wiedziałam, że się z tym pogodzi. Nigdy się z tym nie pogodził. We caught out on a brainer to Chicago and onward to the west coast. You never left Louisiana and thought you'd never return. Aha, czyli zobaczcie ten pociąg, to chyba ten, którym właśnie tutaj się przemieszczamy, do Chicago i potem na zachodnie wybrzeże. A ponieważ nigdy wcześniej nie opuściłeś Luizjany, myślałeś, że nigdy już tam nie wrócisz. Myślałeś, że duchy nizin nie znajdą cię po drodze. Aha, czyli przez lata... Przez lata przemieszczałeś się przez oświetlone przedmieścia w amerykańskim świecie limbo. Limbo to jest takie miejsce, z którego za bardzo nie można się wydostać, czyli tak jakby był tam uwięziony. wśród gór, przez góry, ponad wieżami komunikacyjnymi. Aha, czyli tak, zobaczyłeś jakiegoś mężczyznę, wymawiał twoje imię i miał znajomą poświatę. Zniknął, kiedy przetarłeś swoje oczy, bo jakby byłeś zaspany. Rozmawiałeś z Blake'em, dowiadując się o tym, że twoja mama podupadła na zdrowiu. Przeżywa bezsenne noce i zachowuje się bardzo chaotycznie, w dziwny sposób. You ignore their senior brother's voice. No ale się tym nie przejąłeś, a pewnie konsekwencje teraz nas dopadną. Wrzuciłeś swój telefon do Rio Grande, czyli do wielkiej rzeki. Okej, i dołączyłeś do armii, nazwijmy to. Czyli tak jakby do ruchu oporu dołączyłeś, tak nazwijmy może. Przez miesiące byłeś wśród uciekinierów, tak to nazwijmy, dezerterów, uchodźców. Spałeś w tunelach nuklearnych i naprawiałeś silniki oraz broni. Czyli taka historia się nam tu szykuje. Albuquerque, w Nowym Meksyku, o ile się nie mylę. Tam rozpętała się wojna. Ukrywaliśmy się na frachtowcu. I co robiliśmy? Modliliśmy się, spaliśmy. Czy nie pamiętam? Powiedzmy, że się modliliśmy. Trzymałeś krzyż na swojej szyi i modliłeś się do Boga. Cold Home Online Mountains beyond Texas. You knew from Blake's color that your mother was already dead. Aha, czyli jego matka zmarła. Zadzwoniłeś do domu z telefonu stacjonarnego w motelu, gdzieś niedaleko Teksasu, czy w Teksasie. No i wiedziałeś z głosu swojego brata, że twoja mama umarła. Rozłączyłeś się, rzuciłeś się swoją torbę na ramię i wróciłeś na autostradę. 5 lat minęło, duchy wołały cię do domu z powrotem. 5 lat, czyli tyle trwa ta podróż, nazwijmy to. A to wygląda. Akt pierwszy, Walnut Ghost, czyli zimne duchy. O, no proszę, jesteśmy albo dziećmi, albo jesteśmy w naszym pokoju, jak byliśmy dziećmi, super. Okej, czyli tak, budzimy się z tego okropnego snu, żeby się znaleźć w naszej sypialni dziecięcej. Małpka nas obserwuje w rogu. A, to jest mapa naszego umysłu, ciekawe. Aha. Dobra, to jest nasz najlepszy przyjaciel, prezent. I nigdy nie odszedł, przez te 5 lat cały czas tu siedział. Może z nadzieją, że znowu nas wysłucha. Pięć lat. No nie, nie jest zachwycony tym, że nas nie było tak długo. Staring contest. Wiecie co to staring contest, nie? Że się gapicie jeden na drugiego i kto mrugnie, ten przegrywa. Patrick to meet monkey's gaze. A, okej. Flash pattern. Watch the pattern to meet monkey's gaze. Czyli będziemy musieli coś tutaj... jakiś puzzle. Zobaczmy. Ojej. No, więc udało się. Ale on nadal jest niezbyt zadowolony. Więc bardziej się gapisz. O kurde. Dobra, druga część konkursu gapienia się. Designs an outer ring will shrink to the perimeter. Click the circle when the outer ring locks into place. Czyli teraz musimy wciskać okręgi, kiedy przestaną się ruszać, tak to nazwijmy. No dobra, ready. O! No, niestety przegraliśmy. Dobra, jeszcze raz. No jak? Aha, dobra, to było za szybko. Jeszcze raz. Udało się. Dobra, już nie jest taki na nas zły. Weź go. No pewnie. To będzie teraz nasz pomocnik, mam nadzieję. Ta małpka. Dobra. Okej, to jest nasz pan małpka. Okej, ma jakaś stara naklejka. Nadal przyklejona. Mamy kompa, mamy tablicę, kwiatka. Milion, czyli ktoś tu mieszkał i opiekował się roślinkami, nazwijmy to, chyba. Książki. Crisis LARPing. Dobra, mamy tutaj jakieś wynurzenia książkowe. Nie wiem, czy to coś będzie znaczyło w grze dalej, zobaczymy. Ulotka. Z show. Przyjaciela. No i co, dostaliśmy w czapkę? Rowerowym łańcuchem? Pewnie tak. No. Nadal masz bliznę nad swoim lewym okiem. Później strzelaliście razem z Blake'em fajerwerkami z dachu hotelu na Poydras Street. Potem wróciliście do Norco. I oglądaliście wschód słońca. Kto nam to opowiada w ogóle? To nie było też wyjaśnione. Jeszcze przynajmniej. Aha, czyli mamy styczeń. Dobra. Apple Street. Okej, czyli jesteśmy chyba w mieście. Tak z tego wygląda raczej. Chyba. Zobaczymy. Co my tu jeszcze mamy? Komputer. Dobra, obudź laptopa. Aha, czy nie ma internetu? No cóż. Okej, wychodzi na to, że Blake używał tego komputera. Zostawił zakładkę otwartą. Popatrz, co zostawił. Just like the name sounds full of lunatics. It's a way of getting you to join a cult. Worse than 10 people living in a mall in Canada. You can't trade that coin you're using withholding any exchanges because everyone... No, it's a good Ponzi scheme. Aha, okej, czyli jakieś tutaj mamy... Mamy jakiś kult, mamy jakichś oszustów. won't do a thing about shows, but they'll ban you on the spot for using a naughty word. Place is a jerk. Clarinet's nothing but sobs, lips and boats. Seen this exact thing, okay, still there. Seen at the base of the upper section. A kiedy to było? A, nie wiemy, kiedy to było. Czy wiemy? 17 grudnia, ostatni wpis. Dobra. Zobaczmy, co my tu mamy w tej mindmap. To jest nasza podróż cały czas. Z Chicago do Des Moines. O, ukradliśmy grzejnik, okazuje się, z Walmartu. Potem do Kansas. Cross the Rockies. Dobra, spędziliśmy wiele nocy na autostradach, w kiepskim śpiworze. Myłeś się w rzekach, oglądałeś ocean. Pacific Coast. No dobra, lato nadeszło. Zbudowałeś bike, to może być albo rower, albo motocykl w garażu w Eurece i wziąłeś go na południe. Aha, czyli znów mamy tego pana, który się na nas patrzy. Dobra, wystarczy. No właśnie, jesteś znów w domu, bo potrzebuję cię. Brat, dlatego, że twoja mama zmarła, no to ma to sens. I to tyle, nie? You, Blake. Catherine Ditchman. Blake. Twój brat. He's a lot. Younger, reckless, gets in trouble. Aha, czyli on jest takim raczej, a... powodującym problemy bratem. Okej, okay. Głupkowaty, współczujący, wrażliwy. Nie potrafi wziąć krytycyzmu na klatę, zawsze potrzebuje kasy. Próbuje pomóc ludziom, których kocha, ale często się to kończy złymi wyborami. Co jeszcze? Niepewny siebie. Cały czas sprawdza swoje odbicie. Zawsze szuka. Szuka ludzi, którzy powiedzą mu, że jest coś wart, tak to nazwijmy. Był przerażony, jak wyjeżdżałeś. I teraz jest przerażony wizją ciebie umierającego. Jak to? To my umieramy? Kiedy o nim myślę, wszystko co czuję to wina i obowiązek. Nie ma miłości ani nic takiego. Twój brat. Short-tempered, oblivious and couldn't focus. Czyli... No tak, czyli taki, który miał... temperament, nie potrafił się skupić i ciężko było się z nim porozumieć, tak to nazwijmy. Blake sobie siedział w krześle naprzeciwko niej, gapił się w tablet. Kiedy ona odeszła z pokoju, zapytałeś, jak się czuje. Powiedział, że w porządku. Dlaczego? z powodu tego, o co zapytała, albo co powiedziała babcia. Aha, on wyglądał na zdezorientowanego i zapytał, co ona powiedziała. Twój brat, no właśnie, aha, czyli tak to jest. Jest jeszcze tak, Catherine, czyli mama. Mhm. Umarła. Aha, czyli na raka. Był w wątrobie, potem w płucach, potem w mózgu. Była na kamioterapii. Nigdy nie skończyła trzeciej dawki, trzeciego kursu. W hospicjum. Mhm, czyli on wyszedł, zanim ona zmarła. Czyli była tak naprawdę sama na morfinie. Twoja mama. No i tyle. A tutaj ten Ditchman. Właśnie, co to jest za gościu? Bo widzimy jego twarz od czasu do czasu. Może on ma nam coś do powiedzenia. No dobra, to już sobie wszystko chyba raz zrobiliśmy. No dobra, małpka się na nas gapi. My się gapimy na małpkę. Już się nie gapimy. Dobra. Możemy jeszcze iść do living room, czyli do salonu. Sprawdźmy, czy cokolwiek tu możemy jeszcze zrobić. Nie, to chyba wszystko. Dobrze, chodźmy do salonu. Co my tu mamy w salonie? Jest krzyż, jakiś ołtarzyk. Takie wspomnienia nieprzespanych nocy. Myślałam, że mnie nienawidziła. Myślałem, że tych nocy było niewiele. Może myślałam, że mnie nienawidziła. Myślała o Blue. Tak właściwie to nawet nie wiedziała, że tam jesteś. Ciekawe. Dobra, e-mail. Jakiś list z Shield Oil jest sobie na stoliku. Drogi sąsiedzie, proszę, informujemy. Aha, czyli coś tu będą robić 19 marca. Flaring, to co? Będą, nie wiem, coś tu pochalić? Album rodzinny. Spójrz. Jest dziadek z ciekawym spojrzeniem, niemożliwym do rozszyfrowania. Mama patrząca się, gapiąca się na Blake'a właściwie. Aha, czyli chłopak jest ubrany jak wampir. Tak, from the man at the center points playfully to camera, his face is obscured. Jest też zdjęcie podpisane Duck. Jest to nad jeziorem przy grillu. No proszę, a teraz mamy naszego ojca, czyli Blue to był ojciec, czyli to był mąż tej mamy. Dobra, popatrzyliśmy. Pranie. Niezłożone zresztą, które mama zostawiła. Patrzysz na tytuły książek. Dobra, nie będziemy teraz czytać książek chyba. Zdjęcie. Zdjęcie mamy trzymającej Blake'a jako małe dziecko na plaży w Pensacoli na Florydzie. Jest zima. Ty stoisz obok. Okno. Sprawdźmy może ten telewizor, co? No, włączysz telewizor. No, spróbuj go nastroić może. Aha, wszystko tutaj wybucha i się pali. To raczej nic przyjemnego, oglądanie tych newsów tam. Jak wyjdziemy z domu, to co wtedy? Statuetka Marii. Aha. To była dziadka statuetka. W sensie dziadek miał tą statuetkę. O, koter. O nie, on jest głodny. Trzy razy był zalany. Dobra. Czaję. Backyard Street. Nie byliśmy jeszcze w kuchni. Wejdźmy do kuchni. Tabletki przeciwbólowe mamy. O. Nie, zaraz. Wejdźmy tu jeszcze z powrotem sobie i potem pogadamy. Aha, okej. Okay. Dużo zdechłych karaluchów w środku, więc nie będziemy używać. B. Nie fajnie. Pralnia. Byłeś zawsze przerażony pralnią. No, ciekawe. Strych. Idziemy na strych? Idziemy na strych. Było tu o wiele więcej rzeczy. Możesz sobie wyobrazić, że twoja mama oddała wiele przed tym, jak odeszła z tego świata. Dobrze, czy my możemy stąd jakoś wyjść? Na przykład? Czy nie? Możemy. Dobra, do kuchni. Okej, i teraz wyjdźmy sobie tutaj. I tutaj jest jakaś... A, to jest milion. Aha, okej, czyli to stworzenie, czy nie wiem co to jest, czy to jest człowiek, się opiekował kwiatkami. Dobra, to jest właściwie taki łom, który sobie tu leży. Możemy go wziąć albo coś? Nie, nie możemy. Motocykl. Mamy. Jest i garaż. Truck. Front yard. Container. Aha, czyli mama trzymała tam wiele rzeczy w tym pojemniku. Buty, latarki, apteczkę pierwszej pomocy. Tak jakby się wybierało na jakiegoś rodzaju wyprawy. Okej, ta ciężarówka to nie jest ciężarówka, raczej pick-up, był twojego dziadka. Pamiętasz, jak siedzieliśmy na kolanach, kiedy kierował? Traveling to the New Orleans on the weekends. Nie było klimatyzacji. Opuszczone szyby. Aha, okej, czyli tutaj to nasze stworzonko naprawiało ten wóz, od kiedy mama umarła. Crabnet, czyli... No tak, taka... na kraby sieć jakby. Aha, okej. Latem sobie używaliśmy tej sieci na kraby. Udawało nam się złapać około 12. Mama pewnie nie była na zewnątrz przez ostatni rok za bardzo. Rafineria. Dobrze, pogadamy z nim. To jest laska. Aha, okej. Aha. Czy pamiętasz, jak mama ją przyprowadziła do domu? To jest robot. No właśnie. Pogadać z nią. Okej, you're awake. No, obudziłeś się, no. Dobrze spałem. No właśnie, ten dźwięk rafinerii zawsze pomógł nam spać. Tak czy tak? Jestem pewna, że to nie ja pomogłam. Okej, czyli potrzebny jest nam bezpiecznik. Telefon dzwonił, ale miałam zajęte ręce. Gas station. Czyli brat gdzieś poszedł. Aha, czyli albo w barze, albo w księgarni. Czemu to ludzi dzwoniło? Bo twoja mama zostawiła ze sobą wiele niedokończonych spraw. Czyli przeprowadzała jakieś research dla klienta w Fat City, w grubym mieście. Czyli wiele ludzi mogło chcieć te dane. Nie wiem, gdzie ona je ukryła. Być może Blake wie. Kto chciałby zobaczyć te dane? Twoja spędziła całe swoje życie prowadząc research na temat tego miejsca. Znała historie, które wielu ludzi już zapomniało. O których? Dużą wartość ma historia w tym miejscu. Czy wiemy, kim jest klient? Nie mam pojęcia. Zapracowała się na śmierć. Brałem jej wiedzę za pewnik. Zawsze miała dziwne towarzystwo. Dobra, może to... ryzyko zawodowe, tak myślę. Dobra, to wszystko. Ale dzisiaj więcej chyba nie dowiemy. Czy idziemy do... tak, do front yard. Pójdźmy. I może po prostu na ulicę. Siostry. Aha, czyli grzyb... Boże, nie grzyb, tylko żółw się wpełzał. Nie dotykaj go, jest brudny. Nie, nie jest. Żółwie są zawsze czyste. One żyją w wodzie. Woda ze śmieci nie jest czysta. Daj mi się pogapić, jeszcze chwilę, jest ładny. Okej. Czy to jest nasz dom? Chyba tak. Snowball stand. Czyli to jest lodziarnia chyba, tak mi się wydaje. And private investigators. A, czyli to nie jest nasz dom, okej. To są prywatni detektywi. Światła są włączone, no to spróbujmy wejść. Bo nikt nie otwiera, aha. No tak. Można było się tego spodziewać. Chodźmy może do tawerny Floodgate. Dobra, wielu pracowników się tutaj gromadzi po swoim shifcie. Jest zamknięta. Powinna być otwarta później. No dobra. No to może chodźmy do Apple Street. Czy Czy możemy jeszcze gdzieś indziej tutaj sobie iść do domu? Że tutaj wejdźmy sobie, dajmy z dyskant. A, czy to nie jest stacja? No właśnie, to jest stacja, dobra, film set. Czyli coś tu kręcą. Aha, jak jesteśmy blisko, to ktoś się wyskakuje ze swojego siedzenia. Aha, to jest pan reżyser i mówi, uwaga, dupku, czy głupku. Czy nie widzi, że próbujemy tu kręcić? Co filmujecie? A, detektywistyczna drama. None of your goddamn business. Dobrze, okej. Okay. Rude, stupid, hej. Proszę, proszę, mogą użyć mojej kulturalnej ekspertyzy. Jest mi sukcesu. To nie robi z siebie kowboja. Dobra. Ojej, no nie wiem, czy ja chcę w ogóle. No dobra. Ale mi pojechał, że jestem jakimś w ogóle głupim wsiurem. Świetnie. Ojej. Dobrze, to jak się zwrócimy do kogoś złego? So bad daddy, crawfish, bad daddy. No, co jeszcze? Original way of saying to murder, to kill. Slay chyba. Aha, czyli teraz spadaj, no pięknie. Right loader. Kraftowiec. Jest też stacja paliw. Spójrzmy. Okej. Okay. Może tam wejść? Wow. Dobra. Spójrzmy, kto jest z powrotem. Co się stało? Cyrk cię zapomniał? Ja przyniosę swoją leczkę. No to nie jest laleczka, to jest małpka. To słodki. Jestem z powrotem, bo moja mama umarła. Ja myślę, że ona albo nie umarła, albo jest gdzieś na jakimś dysku twardym zapisana. Czy trolujesz mnie z powodu mojej zmarłej mamy? On się uważa za mądrego, okej. Okay. Czyli ona badała ostatnio jakieś bagna koło rzeki. Dobra, co to było? Your brother was selling. Oh, rozumiem. No cóż, czyli będziemy musieli mu jakieś załatwić pewnie dragi albo coś w tym stylu. Wiecie co, to będzie chyba wszystko na dzisiaj. Dużo tłumaczenia, dużo gadania. Nie wiem, czy was ta historia wciągnęła. Ja się jeszcze zastanawiam, czy będę dalej w to grała. No, mam nadzieję, że przynajmniej moja elokwentna rozmowa, tudzież elokwentny monolog dotrzymywały wam towarzystwa. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie, za subskrypcję, za słuchanie. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym odcinku albo tej serii, albo może czegoś innego. Cześć!